W niedzielę 14 czerwca kandydat na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafał Trzaskowski spotkał się w Jeleniej Górze z mieszkańcami naszego subregionu. Spotkanie rozpoczęło się konferencją prasową, która odbyła się pod ratuszem. Prezydentowi Warszawy towarzyszył prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Także dziękuję za to, że przyjechał pan prezydent. I panie prezydencie, jeżeli mógłby pan kilka słów powiedzieć tutaj do nas, do mieszkańców. Tak, proszę państwa, zanim przejdziemy, żeby porozmawiać z mieszkańcami, kilka słów bardzo ważnych, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, dlatego że od wczoraj jestem na Dolnym Śląsku, w Wałbrzychu, teraz w Jeleniej Górze. Rozmawialiśmy przede wszystkim o problemach branży turystycznej i o uzdrowiskach. Cieplice, Świeradów Zdrój i inne uzdrowiska na Dolnym Śląsku zostały pozostawione same sobie. Nie ma racjonalnego planu otwierania uzdrowisk, na czym cierpią całe gminy. Niektóre gminy są bliskie bankructwa czy problemów z płynnością. Te gminy, które zależą w dużej mierze od turystyki czy właśnie od uzdrowisk. Dokładnie to samo, pamiętacie państwo, mówiliśmy na Pomorzu Zachodnim. I dzisiaj konieczny jest jasny, racjonalny plan otwierania uzdrowisk oraz pomagania branży turystycznej. To jest dzisiaj absolutny fundament i o tym rozmawiamy. Też to jest nasz apel do rządzących. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj na Dolnym Śląsku i bardzo się cieszę na to spotkanie za chwilę z mieszkańcami Jeleniej Góry. Po konferencji odbył się wiec wyborczy. Czekamy na słowa pana prezydenta. Panie prezydencie, proszę skierować ciepłe słowa do nas, do mieszkańców. Proszę powiedzieć, że wygramy. Wygramy! Szanowni państwo, po pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Kolejny raz. Dziękujemy! Dziękujemy! To jest olbrzymi zaszczyt, drodzy państwo, stać koło pana prezydenta. Właściwie wszędzie, gdzie jestem, w każdym miasteczku, mieście czy na wsi stoi koło mnie twardy samorządowiec, autorytet dla całej społeczności lokalnej i to niesłychanie mnie wzmacnia, dlatego że to pokazuje, że rozumiemy się nawzajem, że właściwie mamy dokładnie takie same problemy, niezależnie od tego, czy pochodzimy z dużego, czy z mniejszego miasta, czy ze wsi, zwłaszcza dzisiaj w dobie pandemii. Po spotkaniu Rafał Trzaskowski udał się do Wrocławia, gdzie spotkał się z mieszkańcami stolicy Dolnego Śląska.